No, fajnie, fajnie piaci trening otwarty dla kibiców. Sporo kibiców. No, naprawdę dla jednego treningu to było bardzo fajne. Czyli oczywiście to nasz pierwszy trening było spokojnie, dużo techniki, ale no, fajnie, fajnie znowu widzieć na hali nasze kibice. To mamy okres przygotowania, to 9 tygodni dokładnie. To pierwszy tydzień będzie bez skakania, czyli pracujemy elementy jak freeball, jak przyjęcie, obrona, wystawa, ale tak, bez skakania. To zaczynamy dopiero od drugiego tygodnia i też no, ciężko pracujemy na siłowni. Biegamy też dużo, czyli prawdopodobnie nasze dziewczyny będą zmęczone. No, to prawda, że mamy tylko 10 zawodniczek, ale te, które są na kadrze, znaczy, że grają bardzo dobrze, że wygrały rywalizacje, będą grały ważne mecze, czyli będą grały pod presją. To dla mnie i dla naszego klubu to jest super. Tak, na razie to mamy tylko 7 sparingów zaplanowanych. To niedużo. Rok temu, 2 lata temu graliśmy trochę więcej. To zaczynamy grać od 6 tygodnia przygotowania. I no, zapraszam wszystkich kibiców do sparingów tutaj u nas na hali pod promie. To informacja będzie na stronie naszej. Tak, nasze nowe dziewczyny są bardzo ciekawe, mają ogromny potencjał, są młode. I no, powiem Ci, że są dobrze przygotowane, czyli są gotowe do pracy naprawdę, bo już od pewnego czasu dostają plan na siłowni i widać, że pracowały, czyli już teraz możemy trenować dobrze, ryzyko kontuzji nie jest tak wysokie i można widać. Widać się jakoś już na boisku, czyli jestem zachwycony, to trenowaliśmy tylko 3 dni, ale jest dobrze, no naprawdę. No, spędzałem wakacje tutaj w Rzeszowie i potem no, tydzień w Paryżu i miesiąc w Hiszpanii na Majorce, czyli bardzo fajny. Z rodziną, przyjaciółmi, co robiłem, to dużo sportu na zewnątrz i teraz jestem świeży i głodny gry, głodny pracy.